Dobrze, kochani, jeszcze zrobimy ja i on. Jakie szanse? Ja i on. Trzy gromadki zrobimy. Ja i on. Jeden, dwa, trzy. Wybieracie Państwo z jednej z gromadek. Ja i on. Powiem tak. Tutaj bym powiedziała, że on szedł do ciebie jedynką z szansą. Z szansą, z wielkim, tak jakby uważał ciebie za szansę. Ty byłaś w równowadze, jedyneczko. Co jest? On jest tak jakby w matni, on się musi sądzić, on się musi, nie, tak jakby on jest zamknięty, tu chodzi o pracę, tu chodzi o jakieś dobra materialne, tutaj chodzi o to, że boi się wyjść ze strefy komfortu. Ty jesteś gotowa, gotowy do drogi, tak, do spięcia swojej energii. Ja bym powiedziała, że zostawisz to losowi, bo to jest tak jakby w waszej relacji zostanie los. I co was czeka? Macie dziesiątkę, ktoś nie jest gotowy, tak bym powiedziała. Myślę, że on, tak, on czy ona w tej przeciwnej relacji nie jest gotowy. Coś się tu zakończy, coś przeciąży. Ja myślę, że przeciąży chyba ciebie, o tak bym powiedziała, ponieważ tutaj jest, ktoś nie może się zdecydować, czy nam, tutaj są, bardziej mi się pokazuje, że tak jakby jeżeli jest to osoba wolna, to nie może się zdecydować ze względu na pracę lub na coś, na jakieś zależności, na jakieś okoliczności, lub jest osobą, która jest ogólnie ciężką osobą i woli życie w samotności, o tak bym powiedziała, ale bardziej mi się pokazuje osoba, która jest albo na etapie rozwodu, albo osoba, która jest po ciężkich przejściach i nie do końca ma ochotę, lub jest jeszcze osobą żonatą, zamężną, tak, bo pokazuje mi się w cesarzu. Moja droga jedyneczko, ja bym powiedziała, że baw się, bo tutaj jest pokazane, masz równowagę, masz siłę do działania, ale do zabawy, tylko pytanie, czy to nie będzie przeciążające na dłuższy okres czasu, tak, bo nie widzę, żeby osóbka gdzieś tam się rozeszła, zaraz zobaczymy jeszcze tu z przełożenia jedną kartę, tu będzie chodziło o jakieś pieniążki, myślę, że jest to osoba zajęta i chodzi o jakieś sytuacje takie bytowe. Tu chodzi o byt, tutaj chodzi o jakieś, kurde, tutaj ja bym wręcz od takiej jedyneczko osóbki uciekała z tego względu, że ona tak jakby jest w wierze na końcu do ciebie, czyli w asie mieczy i w wierze. Czyli tak naprawdę zubaża to coś w waszej relacji, a nie ma ani jednego kielicha, kochani. Jedyneczko, nie ma tu ani jednego kielicha. To jest pytanie najważniejsze. Wszystko jest, mamy sąd, mamy dziewiątkę denarów, mamy równowagę, mamy kapłana. A gdzie jest kielich? Nawet jednego kielicha nie ma. A to jest podstawa, skoro weszłaś ja i on, to po to się, o to się pytasz. Więc wydaje mi się, że trzeba poszukać miłości gdzie indziej lub po prostu odpuścić tą miłość w takiej formie, w jakiej trzymasz, jak bardzo się tego trzymasz, bo pokazuje się to w wierze. To jeszcze tylko zobaczy, czy znajdziesz jedyneczko dla siebie miłość po zubożeniu. Obronisz się, stworzysz, tak jest, będziesz, przychodzi do ciebie partner, partnerka, tak jakby z drogi, tak, ale łączysz się, bo łączysz się energię i tak chce los, kapłan tak chce los jak najbardziej, tak. Dwójeczka, ja i on. Co dla was? Są do ciebie piątka mieczy, ty po jakimś rozwodzie, czy jesteś w rozwodzie, czy przy rozstaniu, do ciebie czysta droga, ty do niego. Wiadomości, co dla was razem, co was czeka razem, czy macie szansę przede wszystkim. Kurde, co tu się pokazuje z tymi uczuciami, o cóż tu chodzi. Dobre podłoże i słoneczko. Powiem tak, a u was to jest tak,
Była walka tutaj, ktoś się rozwodził, bo tu się pokazuje rozwód lub chcecie, lub jest rozwód między wami, tak, lub jest podjęcie decyzji o rozwodzie. Tu jest czysta droga, ktoś jest na czystej drodze, ktoś go obserwuje. Też tutaj bym mogła powiedzieć, że jest tu bez miłości, ale hola hola. Tutaj jest ktoś stajemny, ktoś jest otwarty, otwarty jak stodółka, szuka wrażeń na czystej drodze, ale te wrażenia okażą się udo, więc droga dwójeczko, jeżeli chcesz poczekać, bo tu są wiadomości, napływają do ciebie wiadomości, dużo wiadomości, takie, które możesz wykorzystać w każdą stronę, od ciebie będzie zależało i wydaje mi się, że tak naprawdę on lub ona, tak, ja i on lub ona, to chcę powiedzieć, że tutaj ten kielich do was wróci. Tu się powiem tak, spełni się twoje marzenie, to co chcesz osiągnąć, to co włożyłaś, to poprzez, ale powiem tak, poprzez stratę zyskasz to, co na czym ci zależy, jak najbardziej, tak, bo tu jest słoneczko, tutaj twoja mądrość życiowa zadziała idealnie, więc tak naprawdę nie ma tutaj jako takiego rozejścia, bo myślę, że wasze drogi się jak najbardziej schodzą, bo tutaj będzie wszystko zależało, moi drodzy, od was. Tutaj od waszej inwencji. Przez jakąś stratę zyskujecie, bo jak to się mówi, niepokorny, niepokorna wraca, tak, do was. Czy wraca, czy to na waszej drodze, która was czeka w najbliższym czasie, będzie jakieś rozstanie, pójście gdzieś tam dalej, chęć pójścia dalej jednej ze stron, tak? Nawet wręcz, jeżeli małżeństwa, to tutaj sąd, tu jakaś, tu się pokazuje nawet wręcz jakaś walka. Dużo wiadomości. Jedna strona obserwuje, druga się bawi, tak? Ale tak naprawdę, skoro weszłaś, wszedłeś na to, żeby się zapytać, osiągasz to, na czym ci zależy, bo jest to słońce i to ty wybierasz. Ty włożyłaś, ty wyjmujesz z tej relacji tą miłość, bo później jest ta, jest ten rycerz kielichów tak naprawdę i jest ta siódemka kielichów, ale ona stoi przy siódemce buław, czyli dobrze, dobrze zainwestowane tak naprawdę, czy dobrze. Coś dobrze sobie ulokujesz tutaj w tym związku, także tak to widzę. Nie jest źle. Trójeczka. Ja i on. On do ciebie, ty do niego. On do ciebie, ty do niego. No nie. I co dla was? Ola Boga. Ola Boga. No tutaj to nie widzę, żeby tutaj coś, kochani, było. On do ciebie jest jakoś, nie wiem, jeżeli jesteś, znaczy tak bym powiedziała, kurde, jak do osoby, znaczy ogólnie postrzeganie ciebie jako przyszłej partnerki, kogoś wspaniałego, cudownego, fajnego, tak, co było, ty z wielką miłością, znaczy z fajnym uczuciem, tak, co jest, on do ciebie z jakimiś decyzjami, ale ty z dziesiątką mieczy, czyli to nie jest do końca ktoś, na kim ci będzie, na kim ci zależy, wydaje mi się, że jesteś w energii rozstania, nie chcesz tej osoby. Ktoś cię uważa, że cię osoba zdradziła, zraniła lub to ty zdradziłeś i zraniłeś. Tutaj chodzi też jednocześnie o dziecko, bo tutaj się, tu się bardzo mocno zarysowywuje. Słuchajcie, urząd tu się bardzo mocno zarysowywuje, jakiś właśnie rozwód, sprawy takie urzędowe. Miłość jest pogrzebana, o tak bym powiedziała, trójeczko, dla ciebie miłość jest pogrzebana, ale miłość, czy ją znajdziesz? Znajdziesz, będą wiadomości na przestrzeni roku, znajdziesz coś nowego, pocieszysz się emocjami, natomiast tutaj, tu jest jakieś poranienie, tutaj nie wiem, czy można by było coś posklejać, jeżeli chodzi o was, o te dwie osoby, o waszą relację, nie sądzę, ktoś chce wrócić, ktoś aż wręcz by prosił o to, żeby wrócić, ale wydaje mi się, to jest twoja karta, as kielichów, dziesiątka mieczy, sprawiedliwość, czyli miłość umarła bezpowrotnie, nie można wybaczyć temu trutniowi, tej pszczółce, tak jak to się mówi, nie można wybaczyć, trójka nie wybaczy, ale trójka osiąga bardzo szybko takie spełnienie w kolejnej relacji, wbrew pozorom, że to się wydaje abstrakcyjne na chwilę obecną, co mówię, że osiągniecie te zadowolenie, to tak, drogie trójeczki, osiągniecie, spotykacie kogoś dla waszego serca, ale u trójki tak jakby ten, który skrzywdził, czy ta, która skrzywdziła, bo tu jest pokazane, że ktoś albo czuje się skrzywdzony, tak, czy to wy skrzywdziliście, osoba, która skrzywdziła, nie może liczyć na miłość, nie może liczyć na miłość tej drugiej strony, także tak to widzę.
Dobrze, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze zrobię tak lub nie. I jutro robię horoskopy tygodniowe. Buziaczki, hej, pa.